Dzień dobry, witam na webinarze w ramach projektu Lider Dostępności. Dzisiaj porozmawiamy o dostępności cyfrowej. Czym jest dostępność cyfrowa? Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą korzystać wygodnie osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami poznawczymi. Jedną z cech dostępności cyfrowej jest to, że strony internetowe i aplikacje powinny być dostępne dla takich osób bezpośrednio, tak żeby one mogły z nich korzystać samodzielnie, bez pomocy jakiegoś asystenta, bez odwoływania się do pomocy innych osób. Także ta samodzielność korzystania z produktów i usług internetowych jest podstawą dostępności cyfrowej. Przede wszystkim będziemy się tutaj koncentrować na niepełnosprawnościach słuchu, wzroku i niepełnosprawnościach kończyn górnych, gdyż to są takie właśnie rodzaje niepełnosprawności, które powodują jakby najwięcej potrzeb czy wyzwań związanych z korzystaniem ze stron i aplikacji. Warto też zaznaczyć, że dostępność cyfrowa nie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami. Jest też tam w tym obszarze tematycznym wiele takich zagadnień, które będą przydatne także dla innych użytkowników. Na przykład przybywa w naszym kraju, jak i zresztą wszędzie, seniorów, osób, które mogą mieć na przykład problem z odczytaniem małego tekstu. Jeśli stronę internetową wykonamy poprawnie, ten tekst będzie się skalował poprawnie, będzie go można łatwo powiększyć bez utraty treści, bez utraty znaczenia. I wtedy każdy, kto takiego większego tekstu potrzebuje, będzie mógł sobie wygodnie te treści powiększyć. Analogicznie wygląda sytuacja z napisami. W filmach robimy napisy dla osób słabosłyszących. Są to napisy rozszerzone, o których jeszcze będziemy za chwilę opowiadać. Ale takie napisy przydadzą się też na przykład osobom, które dany film oglądają i słabiej dany język znają czy rozumieją. Ale też na przykład takim osobom, które nie mogą sobie tego filmu puścić na głos, bo na przykład są w jakimś miejscu publicznym, a chciałyby się zapoznać z treścią. W takim przypadku napisy też będą pomocne. Dostępność cyfrowa w praktyce. Jak to działa? Z czego korzystają osoby z niepełnosprawnością, korzystając z komputera? Pierwsze rozwiązanie to jest czytnik ekranu. Czytnik ekranu odczytuje treści strony internetowej, dokumentu czy w ogóle całego systemu, w którym się poruszamy, i dzięki niemu osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą się zapoznać z treściami na tej stronie, a także nawigować po tej stronie, bo czytnik nie tylko odczytuje, ale pomaga nawigować, na przykład przejść do poszczególnych elementów na stronie, poruszać się do przodu, do tyłu, wypełniać formularze. Rzecz w tym, że czytnik ekranu nie będzie współpracował dobrze z każdą jedną stroną internetową. Strona musi być odpowiednio przygotowana i zaprogramowana, żeby z takiego czytnika ekranu można było korzystać. O tym też jeszcze za chwilę powiemy. W systemie Windows mamy sporo różnych ułatwień z obszaru dostępności. Są to na przykład takie rozwiązania jak lupa systemowa, która pozwala powiększać wybrane elementy ekranu, albo na przykład tryb wysokiego kontrastu, gdzie te standardowe kolory Windowsa, ale też to oczywiście Maca dotyczy, zmienione są na kolory kontrastowe. Czarny, żółty, tak żeby osoby słabowidzące miały tutaj lepszy kontrast przy korzystaniu z komputera. Kolejna bardzo ważna rzecz i niestety cały czas zaniedbywana na stronach internetowych, to jest możliwość nawigacji klawiaturą. Osoba na przykład z niepełnosprawnością rąk, czy też osoba niewidoma, siłą rzeczy nie jest w stanie skorzystać z myszki, wskazywać tych elementów na stronie internetowej, które wybiera się myszką. W takim przypadku potrzebna jest nawigacja klawiaturą, czyli możliwość poruszania się po stronie za pomocą klawiszy Tab oraz Shift plus Tab, plus jeszcze takie klawisze jak spacja, Enter i strzałki. Jest to jeden z kluczowych wymogów dostępności cyfrowej dla stron internetowych. Nie taki bardzo prosty do wdrożenia, ale jednocześnie krytyczny i najczęściej spotykany, jeśli chodzi o te potrzeby. O napisach rozszerzonych już krótko wspomnieliśmy. Są to napisy do filmów, które zawierają nie tylko ścieżkę dialogową, ale wszelkie ważne informacje przekazywane drogą dźwiękową. Jeśli na przykład bohaterowie danego filmu słuchają jakiejś muzyki, jakiejś piosenki,
To warto w takich napisach też napisać, na przykład, że w tle leci taka i taka piosenka. I ostatnia rzecz, audiodeskrypcja. To jest dodatkowa ścieżka dźwiękowa do filmu, przeznaczona dla osób niewidomych, dzięki której są w stanie one zapoznać się z dodatkowym kontekstem wizualnym w danym filmie. Bo wiadomo, że jedną rzeczą jest to, co aktorzy, aktorki w danym filmie czy materiale mówią. Ale wiele rzeczy się dzieje też w sposób wizualny, typu na przykład ktoś wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, widać, że jest przestraszony czy przerażony, i audiodeskrypcja, wszystkie takie komunikaty przekazywane drogą wizualną, opisuje na zasadzie dodatkowej ścieżki lektorskiej. Teraz krótko porozmawiajmy o prawie w obszarze dostępności. Kluczowym aspektem prawnym jest oczywiście ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W kontekście organizacji pozarządowych warto też zwrócić uwagę na artykuł 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie jest akurat z perspektywy naszego tematu, czyli dostępności cyfrowej, najbardziej istotna. Tam znajdują się takie już niewielkie zapisy dotyczące wymogów dostępności cyfrowej, na przykład w jakiej sytuacji zamieszczamy nagranie z tłumaczem polskiego języka migowego. Ma to miejsce w jednym tylko przypadku. W takim nagraniu musimy opisać działalność naszej instytucji. I teraz chwilkę się skupmy na tym, jaka jest tutaj zależność ustawy o dostępności cyfrowej, a między sektorem organizacji pozarządowych. Ustawa o dostępności cyfrowej mówi, że ustawę stosuje się do organizacji pozarządowych, o której mowa w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzących działalność w sferze zadań publicznych, wymienionych w artykule 4. No i teraz sobie popatrzmy na te zadania, o których nam tutaj ustawa mówi. I są to zadania takie jak ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Także jeśli Twoja organizacja prowadzi takie programy, realizuje takie projekty, korzysta ze środków publicznych na realizację tego typu działań, to Twoja organizacja podlega także pod ustawę o dostępności cyfrowej. Wszystko, co związane z tymi obszarami działań, musi być także dostępne cyfrowo. Ustawa o dostępności cyfrowej, najważniejsze zapisy. Nasz webinar jest dość krótki i nie mamy oczywiście tutaj czasu, żeby całą ustawę przejść, także wypisałem tutaj najważniejsze artykuły, od których warto zacząć przygodę z tą prawną stroną dostępności cyfrowej. No i tutaj zwróćmy uwagę na przykład na wyłączenia. Jednym z wyłączeń są multimedia nadawane na żywo. Tutaj się nie musimy martwić czy obawiać, bo to jest też bardzo trudny temat, zapewnienia tej dostępności. Poza tym jest cały taki szereg wyłączeń dotyczących starych rzeczy opublikowanych przed 2019 czy 2020 rokiem, także warto ten artykuł sobie przejrzeć. Artykuł 5, no to właśnie nakłada na nas obowiązek zapewnienia dostępności stron i dokumentów zgodnie z załącznikiem do ustawy. Załącznik do ustawy odwołuje się do standardu WCAG 2.1. Także za chwilę o nim sobie jeszcze powiemy. Artykuł 6 mówi nam o tym, co robić, żeby dostępne były nasze media społecznościowe. Generalnie możemy bez problemu na Facebooku czy Twitterze publikować. Pamiętajmy tylko o tekstach alternatywnych dla zdjęć, odpowiednim formatowaniu tekstu. Obowiązek zapewnienia dostępu alternatywnego, czyli co dzieje się w sytuacji, gdzie tej dostępności nie jesteśmy w stanie zapewnić. Jest to określona procedura, która się też z pewnych kilku wniosków, formularzy składa i warto się z tym artykułem zapoznać, żeby wiedzieć, co może się zdarzyć w takiej sytuacji, gdy ktoś zażąda od nas dostępu alternatywnego. W następnym artykule znajdziemy zakres zapewniania dostępności cyfrowej. Co musi być bezwzględnie dostępne cyfrowo? Są to takie elementy jak na przykład BIP czy nawigacja klawiaturą po stronie. Artykuł 8, ustęp 3 mówi nam o tym, jak ocenić zapewnianie dostępności cyfrowej, jeśli byśmy jakichś elementów
zapewniać w sposób dostępny cyfrowo nie mogli. Jest na to przewidziana procedura, szacowanie kosztów dostosowania, ocena, jaki wpływ tych treści jest na odbiór przez osoby z niepełnosprawnością i do takiej procedury też w pewnych określonych przypadkach można się odwołać. Artykuł 10 nakłada na nas obowiązek publikacji deklaracji dostępności. W praktyce są tutaj dostępne pewne takie generatory tych deklaracji dostępności, które musimy wypełnić odpowiednimi danymi, żeby ten obowiązek ustawowy zrealizować. Procedura występowania z żądaniem zapewnienia dostępności, artykuł 18, ona się też odwołuje do zapewnienia tego dostępu alternatywnego oraz tego, co zrobić, kiedy osoba wnioskująca odmawia skorzystania z dostępu alternatywnego. Taka osoba ma prawo do złożenia skargi wtedy. Skargi rozpatrywane są zgodnie z działem 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kary za brak dostępności. Mamy tutaj dwa poziomy kar do 5 i do 10 tysięcy złotych, ale nie ma też co ich tak bardzo się obawiać, bo kary mogą być nałożone po kolejnych monitorowaniach dostępności przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Czyli najpierw jest jedna taka kontrola, za rok jest kolejna i dopiero wtedy wchodzi taka perspektywa nałożenia kary. Dostępność stron internetowych. No tutaj już wspominaliśmy sobie o standardzie WCAG 2.1. Warto sobie tutaj przeczytać te materiały, o których wspominamy na slajdzie, czyli poradnik WCAG lepszyweb.pl, który nas przez te wszystkie kryteria WCAG prowadzi. Zwróćmy uwagę, że zapewniamy dostępność tylko na poziomie AA, czyli te kryteria, które są oznaczone potrójnym A, nas już nie dotyczą. Nie musimy także na naszych stronach internetowych zapewniać dostępności multimediów na żywo, no i też nie musimy zapewniać tłumacza języka migowego. Jest to dobra praktyka, którą warto podążać. Cztery zasady WCAG to postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność. Mówią nam one o tym, jak działać z naszą stroną internetową, żeby użytkownicy z niepełnosprawnościami byli w stanie z niej korzystać. To są na przykład wytyczne dotyczące zapewnienia nawigacji klawiaturą, takiego spójnego, precyzyjnego układu treści, który też ułatwia poruszanie się po stronie, czy na przykład obowiązek zapewnienia możliwości korzystania ze strony na bardzo różnych urządzeniach: komputer, tablet, komórka. Najważniejsze praktyczne aspekty WCAG to zapewnienie tekstów alternatywnych dla elementów graficznych, zadbanie o odpowiedni kontrast treści, stosowanie napisów rozszerzonych, audiodeskrypcji, możliwość nawigacji po stronie klawiaturą, zrozumiała i konsekwentna struktura strony, co też ułatwia użytkownikom nawigację, oraz jasna i przejrzysta struktura strony od strony technicznej. Kod, odpowiednie oznaczanie treści nagłówkami. Bardzo ważna część dostępności stron internetowych to formularze. Taki formularz powinien być możliwy do wypełnienia wyłącznie za pomocą klawiatury, a także dostępny dla czytnika ekranu. Czyli jeśli dostajemy na stronie komunikat o błędzie, to błąd ten powinien być przez czytnik ekranu adnonsowany. Są tu takie specjalistyczne rozwiązania techniczne, jak to można zapewnić. Komunikaty o błędach muszą być zrozumiałe. Czyli na przykład wpisz poprawnie adres e-mail. To jest zrozumiały komunikat o błędach. A komunikat słabo zrozumiały to jest na przykład błędne jedno pole formularza. Użytkownik wtedy nie wie, które pole ma poprawić. Możliwość powiększania treści, współpraca z technologiami asystującymi systemu operacyjnego, czyli tryb wysokiego kontrastu. Mamy też różne takie dodatki do Chroma, ale też do innych przeglądarek, które pomagają nam weryfikować, sprawdzać dostępność stron. Są to na przykład Wave Evaluation Tool, ARC Toolkit czy X DevTools. Takich narzędzi jest dużo, warto się nimi wspierać. One nigdy w pełni i całkowicie nam nie powiedzą, czy strona jest dostępna, ale na pewno ułatwiają testowanie jej dostępności. Mamy także inne dodatki do Chrome, na przykład takie, które nam pokażą kolejność odczytywania treści przez czytnik ekranu, AMDI, czy na przykład Reading Order, które robi to samo.
a także wiele innych. Możemy sobie takie bookmarklety na przykład sprawdzić na stronie Digital A11Y. A11Y to jest skrót od Accessibility. Także warto z takich programów korzystać. Jak zacząć sprawdzanie strony internetowej? Możemy ściągnąć sobie listę kontrolną dostępności cyfrowej ze strony gov.pl. Lista ta podzielona jest na trzy poziomy: podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Składa się ona z prostych pytań i procedur testowych, typu wejdź na stronę internetową, spróbuj przejść całą stronę wyłącznie za pomocą klawisza tab. Jeśli jesteśmy w stanie osiągnąć klawiaturą wszystkie elementy na stronie, dane kryterium, dane pytanie z listy kontrolnej możemy uznać za pozytywnie spełnione. I w ten sposób, po kolejnych kryteriach się poruszając, sprawdzamy dostępność naszej strony. Podobnie wygląda sytuacja z dostępnością dokumentów cyfrowych. Przejrzysty, czytelny układ treści, ale także niepublikowanie skanów. Skany są niedostępne cyfrowo, technologie asystujące nie są w stanie przeczytać treści ze skanowanego dokumentu. Nie jest też dopuszczalne z perspektywy dostępności cyfrowej ręczne formatowanie treści, na przykład spacją, enterem. Czytelność pogarszają też bardzo takie ozdobne fonty, mocno zagęszczony tekst, tekst wyrównany w kolumny. To wszystko nie są dobre praktyki z obszaru dostępności. Przygotowując dostępny dokument, trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów. Na korzystanie z tych elementów formatowania treści, które dostarcza nam Word. Chcemy zrobić odstęp między akapitami. Ustawmy odstęp między akapitami, a nie róbmy tych odstępów enterem. Każdy taki enter zostanie przez czytnik ekranu odczytany jako pusta linia. Podobne zasady dotyczą też list numerowanych, tabel, oznaczania linków, tytułów dokumentów czy poprawnego zapisywania tych dokumentów. Generalnie jest w sieci dość sporo poradników, jak przygotować dostępny dokument. Nie jest to nic trudnego i poza tym, że taki dokument będzie dostępny cyfrowo, to on też nam ułatwi pracę edycyjną nad nim. Formatowanie treści, zmienianie układu treści, dodawanie styli, generowanie spisu treści. Także dostępność cyfrowa pomaga tutaj każdemu i każdej. Word, bardzo takie przyjazne narzędzie, jeśli chodzi o dostępność cyfrową. Bez problemu tutaj te zasady, o których krótko wspomnieliśmy, możemy zastosować. Warto też zwrócić uwagę na narzędzie do sprawdzania dostępności na zakładce recenzja. Jest to takie narzędzie, które nam podstawowe błędy dostępności w dokumencie wykrywa, takie jak nieprawidłowy kontrast, czy na przykład brak tekstu alternatywnego dla grafik. Dostępne multimedia. Tak jak mówiliśmy, pamiętajmy o napisach rozszerzonych, audiodeskrypcji, napisach rozszerzonych na żywo. To akurat przez ustawę nie jest wymagane, ale w niektórych projektach unijnych jest takie wymaganie, że kiedy robimy transmisję na żywo, powinniśmy te napisy zapewnić. Nie jest to usługa bardzo prosta i też z reguły nie jest tania. Wymaga zaangażowania z jednej strony technologii, a z drugiej strony osoby wyspecjalizowanej w generowaniu takich napisów na żywo. YouTube to jest też takie bardzo przyjazne narzędzie w tworzeniu dostępnych multimediów. Mamy tutaj bardzo takie wygodne narzędzie do tworzenia napisów. Wystarczy skorzystać z YouTube Studio, żebyśmy takie napisy mogli sobie w prosty i wygodny sposób do naszych materiałów multimedialnych stworzyć. Audiodeskrypcja to już jest na pewno dużo trudniejsza rzecz do nagrania, bo trzeba mieć na to pomysł, trzeba umieć takie treści przeczytać i jednocześnie zrobić to tak, żeby te treści korespondowały z tym, co pojawia się w prezentowanych treściach. Serwis Udescribe umożliwia nam stosunkowo łatwe nagrywanie takich ścieżek z audiodeskrypcją i publikowanie materiałów z audiodeskrypcją. Teksty alternatywne. Każdej grafice powinien towarzyszyć tekst, który pozwala osobie słabowidzącej czy niewidomej zapoznać się z zawartością takiego zdjęcia. Są również treści, które podpowiadają nam, jak takie teksty alternatywne tworzyć. Zasady nie są skomplikowane.
Piszemy generalnie prosto, krótko, w sposób neutralny. Nie robimy tych opisów bardzo rozbudowanych. I tu mogę polecić poradnik tworzenia tekstów alternatywnych Access Lab, który jest pewnie w polskim internecie takim podstawowym źródłem wiedzy o tym temacie. Także warto z tego poradnika skorzystać, przeczytać i tą wiedzę wykorzystywać. Dostępne media społecznościowe. Pamiętajmy przede wszystkim o tekstach alternatywnych i kiedy dodajemy wideo, pamiętajmy o tym, żeby do tego wideo dodać też ścieżkę z napisami. To jest taka podstawa dostępności w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli by były tutaj jeszcze jakieś dodatkowe pytania związane z dostępnością, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem kygarski@gmail.com.